Dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Przygody Aiko i Emila w kamperze w Japonii. Subskrybuj i lajkuj po nowe odcinki. Dzisiaj wreszcie. Piękna pogoda. Nareszcie. Jej. Dzisiaj jedziemy w góry taką trasą bardzo sceniczną, piękną, krajobrazową trasą Venice Route w górach tutaj na północ od jeziora Suwa. Więc zasuwamy. Po drodze gdzieś zjemy śniadanie w jakimś ładnym miejscu. Mam nadzieję, że jednak się pogoda utrzyma i że będzie słoneczko dzisiaj. はい、出発したいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、安全運転で行きたいと思います。うん、え、全然安全じゃないじゃん。ふざけてるの、見る。右方向です。それ動くでしょ。chcieliśmy się zatrzymać na chwilę。Zdaliśmy sprawę, że zapomnieliśmy zamknąć tego wiatraka z góry, nie? Max Air. To nie to, cigał! Szymatte ta. Ale szymatte ru. Szymatte ta, hejna na to motyma. Sajdo no, tobira no mado. Zapomnieliśmy o tych oknach. O, widzicie jakie gapy jesteśmy? No to jedziemy dalej. Gdzie trzeba uważać, nie? なんかやっぱり朝起きると、うん、もう順番にやらないといけない、いろいろね、片付け、うんうん、じゃないと忘れてしまうよ、うん、ね、そうだね、うん、trzeba za każdym razem wszystko ładnie posprzątać、 musimy się tego nauczyć、 wyrobić sobie nawyk、 żeby to wszystko sprawdzać, zamykać、 układać、 żeby nam rzeczy też nie latały po samochodzie、 nie? bo już mieliśmy takie akcje, że nam fruwało coś w środku przy zakręcie なんか急に涼しくなったよ。No, teraz jest 21, 22 stopnie, w Eskitu. 寒くなりすぎると困るね。残念のねどうし。Na szczęście wzięliśmy trochę ciepłych ciuchów, bo jednak Hokkaido na północy to będzie, będzie zimno, nawet lato, nie? Ja cię kręcę, dobrze, że wziąłem sweter. Zobaczcie. Auto policyjne, takie fejkowe trochę, nie? Kawaiine. Kawaiine. Jest napisane. A kołocu anzen, czyli uważajcie na drodze. Prosimy o uważną jazdę. Taki. Nie wiem, czy to jest kiedyś był taki samochód policyjny prawdziwy, czy to jest tak już w ogóle po prostu zrobione dla pizzy, nie? Tutaj te kolorki takie, jak japońska policja ma. No tylko normalny wóz policyjny powinien mieć napis jeszcze, nie? Policyjny, co? Tak trochę na taka ściema troszkę.本物だと思った少しいやこれ明らかに本物じゃないよなんでこんな懐にそういうふうに置いてあるんだろうアイコ powiedziała, że chce zjeść śniadanie w miejscu, gdzie są ładne krajobrazy. はい、どうぞ。I co teraz? だってさ、だって わかんなかったの。こんな、だってさっきすごいいい天気だったじゃん。朝起きた時に。こんなね、霧の天気になるとわかんなかった。まあ山だからしょうがないね。あ、tam ktoś sobie śniadanie robi też tutaj. Nic nie widać, Aiko. Nic nie widać. Jechaliśmy w chmurę dosłownie. でもあの人たち何も見えないところで朝ごはん食べてた。はい、jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Super. Ale nic nie ma widać. Gdzie teraz? Czas na śniadanko. A to będzie pierwsza kawa w trakcie naszej wyprawy zrobiona w samochodzie.
カバーン、カバーンです、カバーンです。Przydałby się nóż do pieczywa. O, no ten też sobie radzi. No, jest okej. De, hot sandu ty sugoi minna ippa iruteru. So iu mon janai, hot sandu. A jako przygotowuję sandwicze, mamy taki sandwich maker, mini jakby zapiekacz do kanapek. Jest ser, awokado, pomidory. Myślę, że będzie super. Jeszcze tego kawusia zrobiona. Hej, zamykamy. Jusio. Wleści się? Co? Ili. Emil, nie. Nie można. Nie można, jednak nie działa. Aha. A musimy wyciągnąć kuchenkę gazową jednak. Tak, na wszelki wypadek mamy też oczywiście taki palnik gazowy. Jest bardzo popularny typ kuchenki w Japonii. W domu też się często korzysta z czegoś takiego, jak na przykład się robi nabe, czyli gorący kociołek. Kanapeczka już gotowa. Tadakimas. Dobra, jako jeszcze przygotuję dla siebie. No i zobaczymy, jak tam dalej pogoda się będzie zmieniała. Czy pójdziemy w końcu na jakiś spacer. Hej, no to idziemy na krótką wycieczkę. Jak to się nazywa, Aiko? Hachi... Yashima? Yashima Shitsugen. Mhm. Moczary Yashima. Ukradłem. Yashima. Tu jest wejście. Ale w ogóle tutaj w tych górach zasuwają na rowerach i muszę przyznać wielki szacun, bo to jest 1600 metrów wysokość w tym regionie, więc niesamowicie. Yeah. Kitsuine. O! Sugoi, gambatte! Tsurai? Tsurai? Kiko tsurai? Ale chłopak widać, jest twardziej. Wow. Trochę jak Hokkaido to wygląda. Założyłem sweterek, bo ja jestem zmarzluch. Zaraz bym smarkał kicha, co wolę założyć. Okej. Okay. Ale chyba też wspominałem o tym, że jestem maruda i już mi się zrobiło gorąco. Więc jest raz gorąco, raz zimno. Taka trochę kapryśna pogoda, ale dobra, zdejmuję na razie. Nie jest tak źle. Kire. Bardzo ładnie jest. Hokkaido pojne. Jak Hokkaido. Bardzo ładne. Jak ci się podoba to miejsce? Bardzo przyjemne. Przede wszystkim chłodno jest. To jest całkiem sporo jednak zaletą mimo wszystko. Nie narzekam. A jest bardzo rzeźko, bardzo piękna natura tutaj i te odgłosy tych różnych zwierzątek, jakichś tutaj owadów, nie? To wszystko nadaje takiego fajnego klimatu. Jest też trochę fotografów, którzy polują na ptaki. Teraz tutaj można zobaczyć. O,
Okej, to jest zdecydowanie większy obiektyw niż Przemek. Nie wiem, jest większy obiektyw niż Przemek ma. Ogromny, bazuka. To poszliśmy już dookoła temu kradła. Tutaj jest piękny staw jeszcze. Bardzo ładne miejsce. Taki godzinny spacerek sobie urządziliśmy. Chill? Relaxed? Relax. Możesz się zrelaksować? Mm. To tutaj nie jest gorąco. No nie jest gorąco, absolutnie. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się uciec od tego upału w Tokio. Przyjemna pogoda. Przyjemna pogoda. No wracamy do parki, na parking i jedziemy dalej pooglądać widoki, bo teraz już pogoda jest w miarę lepsza niż była wtedy rano. Emil, この先に美味しいソフトクリーム食べれるお店あるらしい. Jakie lody? Jaki smak? Jakie lody? なんか普通のバニラアイスだけど、こういう高原の牛のね. O, no to, to jedziemy. Super miejsce do zrobienia zdjęć, nie? Wstawili motory, foteczki. Pięknie jest, naprawdę pięknie. Wow, jakie widoki, patrzcie. Niesamowite. Coś pięknego, jakie to są góry w Nagano. Okej, obiecujemy, że wrócimy kiedyś do Nagano na jakąś całą serię z tej prefektury, zdecydowanie. Zettai ni Nagano, nie? Konaite ikinai mata. Nie. Ale czadowe widoki, szkoda tylko, że pogoda dzisiaj nie dopisuje, ale... この霧ヶ峰高原から、もう一つの、ね、湖、白樺までの道がヴィーナスラインの中でも一番綺麗って言われてる。ここはね、すごいね。チズブタトタイ、やざ wycieczka。Bardzo dużo też motorów. Świetna trasa na motor, naprawdę. Czasem też widujemy rowerzystów, ale to już są prawdziwi hardkorzy. Tutaj wjechać to niezłe wyzwanie. Szacunek. Kolejny taras widokowy. Strasznie dużo tutaj. Nie wiem, gdzie się zatrzymywać już. Jest tyle fajnych miejsc. Z pięknym widokiem. Wow. Wow, kiedy? Jaki czad. Chodźmy na ten tarasik widokowy. Piękny widok, naprawdę coś pięknego. To miejsce nazywa się Kirigamine, czyli przełęcz mgły? Góry mgły? Coś takiego? Pas mgieł? I faktycznie, na rano to było strasznie dużo mgły. Ale to też może fajnie wyglądać, jak są te mgły tam na dole. Tak jakbyśmy się unosili nad morzem chmur. Okej, to jedziemy do ostatniego przystanku na dzisiejszej wycieczce po Nagano w górach. Na lody jedziemy teraz. Konkaino tabi no mokuteki wa ne, ichio Hokkaido wo yukkuri maru koto nan dakedo, Hokkaido mitai ne. Hokkaido ni hiku mae ni omoshiroi tokoro ga aru to chotto yoritaku natchatte, kanaka sumenasa so. Ne. Ora, koko mo nanika skyline. E nanda wa. A gondola aru. これゴンドラあるよ。嘘、乗ってみたい。これなんかスキー場。知ってる。ここ来たことある。子供の頃にここでスキーした。わお。上行けるじゃん。To jest problem trochę, Aiko. Co zrobimy, bo nie zdążymy na Hokkaido, jak tak będziemy cały czas wszędzie się zatrzymywać po drodze. Będzie bardzo bolno. No. はい、着きました。Jesteśmy na miejscu. Tateshina Daini.Ranch. Chodźmy na lody. Hej! Mamy już lody! Uja! Jestem wielkim smakoszem, jeśli chodzi o lody. Uwielbiam podróżować po Japonii, próbować różnych smaków. I szczególnie w Nagano bardzo dobre mają mleczne lody zawsze. Ja mam takie jeszcze z kawą, kawowe lody, Aiko mam mleczne. Zdjęcia. Zdjęcia najpierw. Tutaj z widoczkiem na góry.
じゃあ一緒に撮ろう、うん、並んで。よー。かわいい。かわいいね。うん。うん。バーニョ。ドブレカババロデ、モツネ。モツネ、ムレチ、ムレチ、ムレチコ？うん。アバイ。モツネ、スマックムレチコ。Ach, jak gęste. Rewelacja, naprawdę. W czasie naszej wyprawy jeszcze będziecie wiele widzieli vlogów, w których będziemy jeść. Lecie tutaj? Dobre rzeczy. Pić dobre rzeczy, bo też na pewno jeszcze trafimy do jakichś browarów sake, po dobre sake. A w międzyczasie zapraszam też na nasze streamy na Twitchu. Będę się starał streamować mniej więcej co drugi dzień z naszej wyprawy, z różnych fajnych miejsc. Właśnie zaraz odpalam kolejny stream. Na Instagram wpadnijcie, foteczki. A, i na Discord. Discord, 3,5 tysiąca osób jest na naszym Discordzie. Kurde, muszę skończyć tego endinga, bo zaraz Aiko zje wszystkie lody. 3,5 tysiąca osób na Discordzie, wpadajcie, fajna atmosfera, możecie do mnie zagadać, zapytać się o coś. Jest też strefa dla wspierających, dla patronów z Patronite'a oraz dla wspierających na Twitchu lub na YouTubie poprzez przycisk tam wesprzyj. Zimno. To my się bierzemy za lody. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. パパ、明日も一緒に食べしましょう。ああ、こぼれてる。おやきちょっと、ちょっと私の手にもついたな。気持ち悪い。Pomagam, robię co mogę. これ。